Podczas styczniowej sesji Rady Powiatu, jaka odbyła się w siedzibie starostwa, w miniony wtorek uchwalono rezolucję o ustanowieniu roku 2023 „Rokiem Młodzieży. Przed oficjalnym rozpoczęciem styczniowej sesji wręczono Nagrodę Proobywatel 2022 w kategorii Powiat Tczewski. Wyróżnienie to jest efektem konkursu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Pomorski Ruch Obywatelski, którego prezesem jest radny powiatu Tomasz Kaiser. Konkursowa kapituła Nagrodę za ubiegły rok przyznała Krystynie Gierszewskiej, uzasadniając szczególnym zaangażowaniem w działalność kulturalną, promocją tradycji i obyczajów kociewskich nagrodzonej mieszkanki Lignów Szlacheckich. Po zatwierdzeniu przez Radę Porządku Obrad, prowadząca sesję przewodnicząca Barbara Kamińska poprosiła starostę Tczewskiego o przekazanie sprawozdania z bieżącej działalności zarządu powiatu. Po sprawozdaniu radni zadawali Mirosławowi Augustynowi pytania. Następnie wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Alicja Gajewska odczytała odpowiedzi na wnioski i interpelacje złożone w okresie minionego miesiąca. W związku z raportem o zapewnieniu bezpieczeństwa weterynaryjnego w powie Tczewskim, gościem sesji był zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Czewie Wiesław Osowski. Informację o działaniach zrealizowanych w ramach obchodów Roku Józefa Wybickiego przedstawiła naczelnik Wydziału Rady Zarządu i Rozwoju Powiatu Magdalena Olszewska-Gibas. Na wniosek radnego Piotra Łagi Rada głosowała nad rezolucją w sprawie ogłoszenia roku 2023 Rokiem Młodzieży w Powiecie Tczewskim. Radni jednogłośnie przyjęli rezolucję, po czym wypowiadali się, czego oczekują poprzez realizację działań w ramach Roku Młodzieży. Rada głosowała nad dwiema uchwałami, które dotyczyły korekty budżetów i zostały przyjęte jednogłośnie. W części poświęconej wnioskom i interpelacjom głos zabrał Stanisław Smoliński, który złożył wniosek o podjęcie działań w celu wyeliminowania łamania przepisów w ruchu kołowym w ulicy obrońców Westerplatte w Czewie chodzi o przekraczanie prędkości.